よし Witajcie. W tej lekcji pokażę Wam, jak ożywicie zdjęcie ze strumieniem albo z wodospadem, dodając do wody realistyczne poruszenie. Oczywiście najlepszym wyjściem byłoby zrobienie tego już w aparacie, ustawiając na przykład odpowiednio długi czas naświetlania, no i używając statywu. Czasem jednak taki sposób nie sprawdza się, chodzi zwłaszcza o bardzo jasne dni. Zobaczcie na metadane naszego startowego zdjęcia. Nawet z przysłoną 22 i z ISO 100 najdłuższy czas migawki, jaki udało się osiągnąć, to 1,20 sekundy. Można go oczywiście Wydłużyć używając szarego lub polaryzacyjnego filtra lub jakiegokolwiek, który ograniczy wpadanie światła na matrycę, no ale umówmy się, że w tym przypadku nie mieliśmy ich pod ręką. W takich przypadkach właśnie pozostaje nam dodanie ciekawego efektu płynącej wody już w Photoshopie. Za chwilę pokażę Wam, jak to zrobić i jak zrobić kilka tonalnych poprawek, by uzyskać znacznie przyjemniejsze w odbiorze zdjęcie. Klikam więc już prawym przyciskiem na oryginalne zdjęcie i wybieram otwórzę w kamera raw. Taki sposób działa nie tylko z rawami, ale również z JPEG-ami i TIFF-ami. No i zaczynamy w podstawowym panelu, gdzie na początku przeciągamy suwak temperatury do 6300, suwak tint ustawmy z kolei na 29, tak by trochę zdjęcie purpurowego zabarwienia. No i teraz ekspozycja na plusy 1.01. Kontrastę wzmacniamy do 30, 35. I łapiemy jeszcze za suwak cieni. To poprawi szczegóły w tym obszarze. Ustawiam więcej ten suwak na 40, 45. Suwak białych przeciągam z kolei w lewo, by odzyskać trochę szczegółów w światłach. Tak do minus 29. I jeszcze podbiję przejrzystość. Tak do 15, może 20. I ostatnia rzecz to jaskrawość. Jej suwak ustawiam na około plus trzynastu. No i zobaczcie, tak wygląda teraz zdjęcie. Straciliśmy trochę szczegółów na niebie. Zobaczcie, tak było przed, a tak jest po wprowadzeniu zmian, ale za chwilę użyjemy jeszcze innych narzędzi, by przywrócić te szczegóły. Tymczasem przechodzę do panelu szczegół, gdzie wyostrzę zdjęcie i zredukuję na nim szum. Klikam więc dwukrotnie lubkę, by przejść do 100% podglądu zdjęcia i ustawiam sobie jakieś miejsce, na którym dobrze będzie można ocenić wyostrzanie i odszumianie i już ilość wyostrzenia zwiększam do 48, promień ustawiam na 1,2, a maskowanie na 30 i dalej iluminacja na 16 a suwak kolor podnoszę do 43 i tak jest OK. Klikam więc dwukrotnie rączkę, by wrócić do pełnoekranowego widoku. I od razu łapię stopniowy filtr z listwy narzędzi. Zobaczcie, jak zmienił się panel po prawej. Musimy kliknąć dwukrotnie na wszystkie suwaki, by je wyzerować. I teraz zmniejszam ekspozycję do około minus 0,65. Tego narzędzia użyję do przyciemnienia tej połowy zdjęcia, tak by było bardziej zrównoważone. Przeciągam więc narzędziem od lewego górnego rogu do skał po środku. I sciemnienie lewej części kadru jest od razu widoczne. No i warto powtórzyć, że ustawienia te nie są tutaj ostatecznie zatwierdzone. Możemy je zmieniać w każdym czasie. Możemy na przykład teraz bardziej przyciemnić tę część. Ja jednak zostawiam ekspozycję na minus 0,65. Zwiększę jednak trochę przejrzystość. Tak do 15. I zmniejszę delikatnie światła. Tak do minus 16. No i lewa część kadru jest już gotowa. Przejdźmy więc do nieba. Z wciśniętym shiftem przeciągam znów narzędziem od górnej krawędzi do linii horyzontu. Wciśnięty shift powoduje, że linia jest dokładnie pionowa. I zobaczcie, narzędzie zapamiętało ustawienia z poprzedniego gradientu. Znów więcej dwukrotnie, klikając na suwaki, musimy wyzerować te ustawienia. No i wprowadzam teraz inne. Najpierw suwak temperatury ściągam do minus 10, by uzyskać nieco bardziej błękitne niebo. I czas na ekspozycję zmniejszam ją do około 0,90. Kontrastę zwiększam do 10, a światła redukuję do minus 20, może 25. Przejrzystość zwiększam do około 40, tak by poprawić na niebie kontrast półcieni. I niebo jest już wyraźnie uwydatnione. Jedynie prawy róg jest jeszcze trochę zbyt jasny. Przeciągam więc kolejny gradient mniej więcej w taki sposób. Znów resetuję suwaki. I tu zmniejszam ekspozycję do około minus 0,55. A teraz zajmę się małym ociepleniem tego trochę chłodnego w tej chwili obszaru po prawej. By to zrobić, wybieram narzędzie pędzel korekty. To kolejny jeszcze potężniejszy sposób na robienie selektywnej korekty. Zamiast przeciągania gradientu, zmiany wprowadzamy malując maskę. Zanim więc zacznę, ustawię odpowiednie właściwości pędzla. Rozmiar zwiększam do około 10. Następnym suwakiem robię maksymalną miękkość i teraz wystarczy zacząć malować. Pierwsze pociągnięcie stawia pineskę i od razu pokazuje maskę. Ustawiłem ją na taki zielony, bo w ten sposób mogę lepiej oceniać zamaskowane obszary. Widoczność maski możemy oczywiście włączać i wyłączać. I teraz zamalowuję już cały obszar, który chcę poprawić. Zaraz zrobię to tymi suwakami w panelu po prawej. I ok. Mogę już ukryć i pokazywanie maski. Tutaj też mamy zapamiętane ostatnio wprowadzone zmiany. Resetuję więc je. I zwiększam temperaturę do plusy 22. I w ten sposób ocieplam zamaskowane obszary. I zwiększam jeszcze suwakiem przejrzystości ilość szczegółów. No i jeszcze trochę nasycenie. Tak do 10. No i sprawdźmy jak wygląda zdjęcie przed i po. No i według mnie kadr jest teraz zdecydowanie bardziej zbalansowany, i to już prawie koniec korekty na poziomie ACR, i jeszcze tylko jedna mała poprawka: powiększam ten obszar, i tutaj dobrze widać tę kolorową otoczkę wzdłuż krawędzi, gdzie mamy duży kontrast. To chromatyczna aberracja, którą możemy naprawić w panelu korekcji obiektywu. Tutaj w zakładce kolor po prostu zaznaczam opcję usuwania aberracji. I to od razu usunęło tę wyraźną kolorową otoczkę. A ja już przechodzę do Photoshopa, klikając przycisk Otwórz obraz. No i tutaj mogę już zacząć tworzyć efekt rozmytej płynącej wody. Jeżeli nie macie otwartego panelu warstw, możecie go włączyć w menu Okno. I klikam jeszcze Command lub Control plus 0 by ustawić pełnoekranowy widok. I teraz skrótem Command t, lub Ctrl plus J, w zależności od tego czy pracujemy na Macu czy na PC, powielam warstwę tła i zmieniam jej nazwę dla lepszej organizacji. No i od razu spod prawego przycisku konwertuję warstwę na obiekt inteligentny, dzięki temu po dodaniu do warstwy filtra będziemy mogli w każdym momencie wpływać na jego ustawienia. I teraz możemy już przejść do filtr, rozmycie i poruszenie. Tu w okienko odległości wpisuję 50 pikseli i spróbuję ustawić to poruszenie tak, by zgadzało się z płynącym potokiem. Na razie dostosuję rozmycie do tego obszaru. Używam do tego, tego kółeczka kąta. Tu układam poruszenie wzdłuż potoku. Mniej więcej minus 40 załatwia sprawę. Klikam więc OK. I jeszcze zmieniamy tryb mieszania tej warstwy na jaśniej. Efekt jest widoczny, ale ja będę teraz ograniczał go tylko do tego małego obszaru. Z wciśniętym altem dodaję więc do warstwy ukrywającą czarną maskę i gotowe. W tej chwili widzimy zdjęcie spod spodu. Na takiej masce możemy malować je białym pędzlem, i to będzie przywracać efekt w odpowiedniej części zdjęcia. Wybieram więc pędzel, ustawiam biały kolor. Jaką się miękką końcówkę. I kwadratowymi nawiasami dostosowuję rozmiar. Prawy nawias powiększa końcówkę, lewy ją zmniejsza, mniej więcej taki będzie OK. No i teraz malując, przywracam poruszenie wody jedynie w tym miejscu. Wyłączając i włączając warstwę dobrze widać, jak działa nasz efekt. No i w ten sam sposób możemy dodać efekt do pozostałych części potoku. Powielam więc warstwę. Klikam więc znów Command lub Control plus J. Powiększam sobie trochę panel warstw. I nazywam tę powieloną warstwę. I teraz mogę dwukrotnie kliknąć w ten dodany filtr, by wprowadzić nowe ustawienia. Ale zanim to zrobię, spod prawego przycisku usuwam maskę warstwy, tak by efekt był widoczny. No i teraz dwukrotnie klikając na nazwę przechodzę do ustawień filtra i tu zmieniam kąt na około 72 stopnie. Ten efekt będzie dobrze wyglądał na kolejnej części strumienia, z tym kątem zmieni się woda, która jakby płynie w naszą stronę. I znów z altem dodaję maskę warstwy, łapię biały pędzel i maluję nim po miejscach, na których chcę odsłonić efekt. I tworzę teraz kolejną, ale czystą warstwę, klikając na tę ikonę w dole panelu warstw. Nadaję jej nazwę. I jak się pewnie domyślacie, użyję na niej narzędzia Smużenie. Znajduje się ono w zasobniku razem z wyostrzaniem i rozmywaniem. Zaznaczam jeszcze w pasku opcji Próbkowanie wszystkich warstw i zmniejszam intensywność narzędzia do około 20%. Tego narzędzia możemy użyć do zrobienia na wodzie efektu charakterystycznego dla długich ekspozycji. Powiększam obszar tutaj na pierwszym planie, bo od niego zaczniemy. Kwadratowymi nawiasami ustawiam wielkość pędzla i po prostu przeciągam nim po spadającej wodzie, rozciągając ją i rozmywając. Oczywiście robię to szybko, ale radzę Wam dokładność podczas tego etapu. Dzięki zaznaczeniu próbkowania wszystkich warstw. Możemy tym narzędziem pracować na pustej warstwie, a ono będzie nanosić na nią piksele pobrane z warstwy pod spodem. Nie niszczymy w ten sposób żadnego oryginalnego zdjęcia. A ja zapauzuję teraz wideo i wrócę, gdy ten etap będzie już ukończony. Jak widzicie, płynący strumień wysmurzyłem na tej samej zasadzie w tym miejscu i dzięki temu mam te bardziej gładkie, rozmyte fale. Wyłączę warstwę i zobaczcie, tak jest bez smużenia, a tak już z nim, ale przydałoby się, by ten efekt był bardziej wyrazisty. Z zaznaczoną więc warstwą ze smużeniem przechodzę do obraz, do pasowania, poziomy i tu biały suwak przeciągam do około 210, to rozjaśnia te jasne piksele wody i jeszcze ściemnie czernie przesuwające lewy suwak do 24 i klikam OK. Ale podczas smużenia nie trudno, tak jak tutaj o wpłynięcie również na skały, a tego przecież nie chcemy. Ukryjemy je więc na skałach, a w tym pomoże nam tryb mieszania. Zmieniam go ze zwykłego na jaśniej. I mamy już rozsmużoną wodę, ale dobre detale na skalę w tym miejscu. Najlepiej widać zmianę podczas wyłączania i włączania warstwy. A kolejnym etapem będzie dodanie do wody poświaty. Zrobimy to filtrem zmiękczona poświata. Najpierw jednak zrobię połączoną kopię wszystkich warstw, jak pewnie wiecie, robimy to skrótem Command lub Ctrl plus Alt plus Shift plus E i mamy już warstwę z połączonymi na niej wszystkimi pod spodem. Zmieniam jeszcze jej nazwę i konwertuję na obiekt inteligentny. Wciskam D, by zresetować kolory i przechodzę już do filtr, Galeria Filtrów i mamy tutaj w grupie Zniekształcenie Zmiękczoną Poświatę. Powiększę jeszcze widok, byśmy dobrze widzieli, jak działa ten filtr na wodę. Ustawienia to ziarnistość na 0, wartość poświaty na 3 i wielkość czyszczenia 14. Zatwierdzam no i na końcu musimy odpowiednio wymaskować ten efekt, by działał jedynie na wodzie. Dodaję więc, tak jak poprzednio, maskę z wciśniętym altem. Wybieram biały pędzel i maluję po wodzie, by przywrócić na niej działanie zmiękczonej poświaty. Tak jest OK. I to już nasze ukończone zdjęcie. Spójrzmy więc po kolei na warstwy. Klikam więc z na ikonę oka warstwy tła, wyłączając pozostałe. No i zobaczcie, na początku dodaliśmy pierwsze poruszenie na tym fragmencie potoku. Na kolejnej warstwie zrobiliśmy to nad tej części wody. Dodaliśmy warstwę ze smurzeniem, która rozmyła i rozciągnęła tę spadającą wodę. I na końcu na połączonej warstwie dodaliśmy do wody zmiękczoną poświatę, no i w ten sposób uzyskaliśmy takie oto zdjęcie, a ja dziękuję za uwagę i udanej obróbki.